Ok, więc wciąż bez filmu z rozpiską. Obiecuję, że następnym na pewno będzie. Teoretycznie mogę zrobić tak, że mimo, że to już jest kolejny dzień przed e, turniejem, to mogę nagrać film z rozpiską pojutrze i stawić go przed tym filmem. Ale myślę, że będę bardziej e, szczery z wami, drodzy widzowie, i będę robił wszystko we właściwej kolejności, tak jak to się dzieje. Więc oto czekam i gra z kubą. Mm. On nie będzie wystawiał swojej turniejowej rozpiski, bo będzie jeszcze kupował inne modele, które będzie w tej rozpisce umieszczał, więc to zakładam będzie jakaś wariacja na ten temat. Mam nadzieję, że on też będzie w stanie przetestować kilka rzeczy. Ja idę ze swoją piątą wersją rozpiski turniejowej. Tak jak mówiłem, usunąłem Zabójcę i usunąłem jednego Astropatę. Nie wiem, czy to będzie najlepsza opcja, ale uznałem, że usunięcie astropaty będzie najmniej e, niekorzystne dla mojego stylu gry. Znaczy, odnoszę wrażenie, że wszystkie inne elementy są na swoim miejscu i muszą tam być. Muszę mieć te o, dwa oddziały Tempestusów, muszę mieć tą Chimerę, muszę mieć tamto i tamto. Na razie idę bez e, broni na Leomanrasach, dodatkowych, bez sponsorów. E, ale zapomniałem, że mogę dać im heavy stabery. Myślę, że heavy stabery już załatwią większość problemów, jeśli chodzi o to mam liczbę ataków. To jest raptem 5 punktów, a 3 ciężkie ataki, jak sobie pamiętam, bez kary, więc świetnie. Hmm. Więc nie, nie pokażę wam rozpiski w tej grze, ani po, po grze, bo prawdopodobnie... Bo chcę cały film następny przeznaczyć na rozpiskę i tą całą drogę, jaką zmieniałem. E to nic, nagrywam dzień przed no, w sumie 6 godzin zanim wyjdę bo e powiem się do pory spać 6 godzin przed wyjściem e 7 godzin przed właściwą grą mam nadzieję, że tym razem będę miał trochę może więcej materiału e no bo skoro to kuba to może nawet wezmę kamerę i może nagram, to nie będzie Battle report, to będzie Battle Summary e Battle Snippets Battle Shorts Skolek to będzie na pewno mamy jakieś zdjęcia. Więc do usłyszenia za 7 godzin. Nie. Za 10 godzin. Nie wiem, jak graba nie trwać. Ok, więc jest dzień później, wieczór później. Mam nadzieję, że mikrofon nie wyłapuje deszczu, bo aktualnie pada. Więc e, jak zwykle są dobre i złe wiadomości. Zła jest taka, że przegrałem. I to bardzo, bo przegrałem 20 punktów, nawet więcej chyba. Jakieś 30 punktów zwycięstwa różnicy było. E, I jeszcze zostałem zestalowany. Więc to była kompletna porażka. E, dobra wiadomość jest taka, że to była definitywnie bardziej edukacyjna rozgrywka niż moja ostatnia. Dokładnie wiedziałem, w którym momencie popełniłem błąd. Jeśli chodzi o jedną rzecz, w sumie o dwie, więc tak, postaram się. Nie mogłem nagrywać, bo akurat graliśmy w publicznej przestrzeni. Ktoś inny grał obok, tam nie chciałem na, na nas zbyt dużej uwagi zwracać. Może następnym razem się uda, ale udało mi się kilka zdjęć zrobić, łącznie z początkowym rozstawieniem. Więc od tego zacznę, bo już w pierwszym rozstawieniu popełniłem błąd. Nie wiem ile to będzie widać na zdjęciach, ale generalnie w bliższej części na zdjęciu widać moje czołgi. Rozstawiłem je w jednym miejscu i to był, myślę, dobry ruch rozstawić wszystkie czołgi w jednym miejscu, żeby skupić to moje, ten mój atak jak najbardziej, choć z drugiej strony. Przeciwko graczowi, który ma tak dużo rzeczy na orbicie, tak dużo przeciwpancernych rzeczy na robicie, możliwe że czołgi w jednym miejscu są błędem, bo to sprawiło, że gdy zrzucił oblite, oblite na stół, o czym powiem później, to, mógł, to też nie ma czołgi jest jeszcze w jednej sali, w dwóch słowach strzelania, więc to może był błąd. Każdym razem, nie błędem nie było rozstawienie czołgów w jednym miejscu, błędem, błędem było rozstawienie ich całkiem z boku. Myślę, że znacznie lepiej sprawiłby się na środku. Planowałem po prostu w nim jechać bardzo do przodu, zniszczyć Helbruta, którego też powinienem się wiedzieć na tym zdjęciu. Helbruta zniszczyłem, ale przez to, że Kuba już w drugiej turze zrzucił abadona, z nas i to centralny środek, to to całkowicie zmieniło pla moje plany. Co więcej, biorąc pod uwagę, że cała moja przyspancjonalna broń była właśnie w czołgach, to nie miałem jak powstrzymać Lorda Dyscordonta i wedom Królera, który atakował mnie z mojej lewej flanki, czyli z tego dalszego planu. Mam nadzieję, że mówię, są widocznie na zdjęciach. Kompletnie zniszczyli mi tamtą, tamtą część. Tam też popełniłem sporo błędów, jeśli chodzi o wycofanie się. Myślę, że powinienem raczej ich zablokować w tym miejscu, albo w ogóle zostawić czołgi na środku. poczekać aż podejdzie. Klasyczny imperialny żółw. Zestrzelić to, nie było problemu. Niestety, chyba trochę za bardzo skupiłem się na tym, że pojęgać agresywnie, i to był prawdopodobnie największy błąd. To, to moja próba agresywnego grania. No, niestety, byłem całkowicie poza pozycją. Moim drugim błędem są widocznie właśnie na zdjęciach moździerza, gdyż było, w jednym momencie była taka sytuacja, że musiałem zniszczyć tylko dwóch Space Marinesów Kuby. Wyznaczyłem na to dwa że miałem chyba nawet sporo ataków, miałem jakieś coś co to właśnie 10 ataków, niestety jakimś cudem żaden nie wszedł, znaczy jakimś cudem, to nie jest aż tak dziwnego, trafiają na czwórkach, e, ranią na czwórkach, siewuję na trójkach, czyli w sumie jakby sejwowałem na czwórkach, więc to nie jest aż takie dziwne, choć statystycznie powinno wejść właśnie z 10, 5, 2,5, więc, a nie, 1 i 25, no i ważna statystyka to wiadomo. Jeszcze sama sprawa, ale wiedziałem, ale miałem jeszcze do dyspozycji command pointy, wiedziałem, że mogę zagrać, wiedziałem, że powinienem zagrać, po prostu rzucić na nich Vengeance for Acadia. to by dało przyruty wszystkiego, wszystkiego i to by definitywnie ich rozwaliło, A po prostu strzelić wszystkimi trzema boździerzami, jednego przeznaczyłem po prostu na inny i o dziwo w tamtym chyba zabił nawet dwóch właśnie, jeden boździerz, no ale to niestety, taki błąd. W tej grze, tak jak mówiłem, nie wystawiłem zabójcy, wystawiłem do Gaunta. Myślę, że to jest wciąż dobra jednostka. Mimo tego, jak szybko zginęła, gdy już wróg do niej podszedł, ale z drugiej strony zginęła dopiero w czwartej turze, więc nie było tak źle. Jednak myślę, że z nimi źle zagrałem. Myślę, że biorąc pod uwagę, dużo moich dzieży mam, to myślę, że nie powinienem ich trzymać z tyłu. Tylko z jakimś pojedynczym oddziałem piechoty, może z czołgami wysłać ich do przodu. Oni zajmą się piechotą, bo ich broń przeciwpiechotna jest w miarę dobra. Nie na Space Marinesów, no bo siła 3, ale na e, jakichś tam kultystów potencjalnych albo innych warzystw byłaby świetna. No i fakt, że mogą wykonywać akcje jest pomocny. bo to by znaczyło, że podczas gdy planuję wysyłać Tempestusów, że wykonywali akcję za siłami wroga, co było świetnym zagraniem, nawet w tej rozgrywce, bo sami Tempestusi nabili mi 25 punktów zwycięstwa, co turę 4 za obecność dwóch lub więcej oddziałów e, w deploymentzie wroga e, bo ja trzy e, i co turę pięć za wykonywanie akcji którą mogą wykonywać oficerem e, praktycznie nie tracąc żadnych premii z tego co zrobi, bo, bo rozkazy nie są blokowane przez wykonywanie akcji co blokuje normalnych bohaterów bo aura blokuje, ale rozkazy nie więc e, ta zagrywka definitywnie jest dobra e, nie wiem, czy może nie dać e, Heavy Boltera jednak na Chimera Bo mam przeciw... No nie wiem, to jest... Myślę, że Heavy Bolter będzie lepszy Nawet przeciwko Państwa nie są, to jest niby o 3 strzały m... do 3 strzałów mniej no to na pewno są 3 strzały, lepszy zasięg Może nawet pomyślę o zmianie działa na Chimerze, choć to akurat chyba kosztuje dodatkowe punkty, na których niestety nie mam już w tej rozpisce. Co do gry Kuby, to pomimo tego, że on był po przerwie, on to dobrze grał, zaczął grać z strategiami, czego nie robił aż tak, tak ak aktywnie do tej pory. E okazuje się, że oblity z Markiem Markow-Selnerz strzelają dwa razy za turę, co jest straszne i bardzo straszne w jego stylu gry, bo on, prawdę moim zdaniem powiem wywali znaczy, wywalić, znaczy, gdybym miał rzeczywiście modele, powiem wywalić termosów, e mieć cztery, cztery oblity, które z orbity wypadałyby z Abaddonem Oblity, piw piw, w cokolwiek ciężkiego jest w polu widzenia Abaddon dobija piechotę, bo piechotny też jest w miarę dobry nie wiadomo, on tam jest tak raczej uh, character killer, raczej uh, light vehicle, heavy infantry ale oczywiście na gwardię też działa mm. Dwukrotnie, mimo że miałem gwardzistów w miarę na pozycji, to jednak Kubie udało się ominąć mój screen, żeby nie atakował mnie w mele. No to już tam taki drobny błąd. Na tamtym etapie już trochę mniej mi zależało, więc to nie był taki duży problem. Co tam jeszcze robiłem błędnie w tej grze? Old Grudges. Nie wiem, czy są takie skuteczne, jak przypuszczałem. E, tylko nie pamiętam, czy są jakieś inne World Trade, y, które będą przydatne. E, zdaje mi się, że jest jeszcze osobno World Trade z odzyskiwaniem Quant Pointów, więc może to wezmę e, na tego oficera, ale to jeszcze się zastanowię, bo myślę, że e, gdybym wziął to odgradzie przeciwko Abadonowi albo Oblitom i trzymał go z piechotą, a nie szczągami, to myślę, że to by znacznie lepiej poszło. E, Potwierdziły się moje obawy, że w dziewiątej edycji Guardium znacznie, znacznie inaczej się gra. E, wciąż pamiętam, że na, jednym, na jednej rozgrywce ja miałem chyba 18 Command Pointów, a mój przeciwnik miał tam raptem, nie wiem, 7, coś w stylu, 9, więc to ja miałem dwa razy więcej, i, nas, i co więcej, ja już zdążyłem wydać e, 5 z nich na różne upgrade'y przed grom. Na dzisiejszych rozgrywce było to mnie odwrotnie. Ja musiałem, znaczy musiałem, ja wydałem już te 5 command pointów przed Grom, żeby ulepszyć swoją armię, żeby mieć tam kilka dodatkowych rzeczy. A Kuba miał pełen dostęp do swoich, co więcej, miał jeszcze dodatkowe Zabadona. Więc o dziwo to ja miałem command pointów, co jest, no przyznam, trochę niestosowne dla gwardii. No bo tak jak wielokrotnie powtarzałem, przerzuty na oddział nad command re-roll w gwardii jest trochę mniej istotny, na, na czołgach jest istotny jak najbardziej, ale na piechocie już nie, yy, to chyba tyle nie wiem czy to jeszcze, a, jeszcze czołgi yy, wiem, że kompetytywnie gra się raczej demolisher cannon, yy, ale demolition, ale ja się zastanawiam, żeby jednak wrócić do starych dobrych battle yy, wiem, że oni mają i mniejszą siłę, chyba do 8 spada co jest niestety już trochę niepokojące, bo wtedy większość pojazdów, nie, w sumie nie, większość pojazdów dalej, dalej rani na trójce. Więc to będzie różnica przy... w sumie jeśli nie będę grał przeciwko Gwardii, to myślę, że siła jest bez znaczenia. Bo nie będę grał raczej przeciwko czemuś, co będzie licznemu z 5, choć chyba Termosy Devgardu mają piątkę, ale mogę być w błędzie. No, ale to myślę, że nie będzie ich aż tak dużo. Sam Devgard chyba ma 5, więc to jest trochę byłoby pomocne. Ale przykład Devgardowi mam inne rzeczy, a myślę, że większy zasięg. Znaczy, tracę jeszcze AP, chyba? Z 3 do 2 spadam. To nie jest taki duży problem. Zwłaszcza na tank a bo to jest wciąż minus 3, więc no. Biorąc pod uwagę, że Harlekini będą grały, biorąc pod uwagę, że siostry bitwy są grane, Admech jest grany, to nie potrzebuje, myślę, że minus 3. Admech ma chyba piątkę bazową i piątkę Inwy. Jeśli chodzi mi o oczywiście. Siostry mają trójkę i Inwę na piąt na szóstkach, więc w sumie trzy już maksymalne, jakie powinienem mieć. No i Harlekiny oczywiście, Inwę na czwórkach, więc tam tak naprawdę APS bez znaczenia. Obrażenia są co w sensie, że bardziej istotne. Z D3 zamieniam się w D6, z D6 zamieniam się w D3, ale myślę, że naprawdę zasięg wielokrotnie by mi pomógł. Nie, mu nie muszę wtedy tak chce grać, nie muszę wychodzić z tego stylu gry, który do tej pory grałem. Do tej pory wygrywałem prawdę powiedziawszy. Eee, więc myślę, że wrócę do battle cannonów. Możliwe, że na tym gołym czołgu, ten, który jest bez case'a, bez reliktu, zostawię Demolition Cannon i go po prostu będę brał do przodu to no, będzie takim głównym liczbinem strzelania, które będzie miał przeciwnik po prostu będę go rzeczywiście trzymał z przodu przeciwnik będzie myślał, znaczy przeciwnik będzie strzelał do najbliższego prawdopodobnie no i też to pozwoli mi, że nie mu <kuh> trochę ułatwi mi wybór, którym, czo który czołg mogę poświęcić którym czołgiem muszę odjechać na bok albo w drugą stronę właśnie nie będę musiał odjeżdżać daleko, bo ten z Battle Cannonem już będzie na danej odległości i tam pilnował markera na stole. Więc myślę, że następną grą. Następną grę zabiorę właśnie Battle Cannony, a nie Demolition Cannon Na dwóch czołgach. No razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam mam nadzieję, że się na ekranie będą pojawiać jakieś zdjęcia. No postaram się jakoś tak lepszą relację zrobić z następnej gry. tej gry z kubą, oczywiście. My tam z randomami oczywiście nie będę nagrywał. Może więcej zdjęć zrobię, jak nagrał. Bo następna gra szykuje mi się za dwa dni. Gra szykuje mi się we wtorek. Eee, we wtorek? Tak, we wtorek. domu eee, zielony DevGuard. Teraz mam trochę więcej punktów. Będę chyba 125-1250. Eee, myślę, że wystawię dodatkowy Choke. I możliwe, że będziemy stać na duchy ganta. I to będzie takie dobre odzwierciedlenie, też właśnie moje aktualne rozpiski. Ja też trochę lepiej nauczę się grać duchami. Co prawda, w tej grze gramy na mniejszym stole, ale myślę. To tak, myślę, że w tej zro grze zrobię odwrót. Zrobię wystawę jeden Battle Cannon to będzie ten z reliktem. Z, uh, Rakes of Lascadia, a oba czołgi będą z będą na froncie. Na mniejszym stole myślę że się sprawdzam. Duchy gantam myślę że się sprawdzam na mniejszym stole. Ale z drugiej strony teraz będę miał tylko jeden moździerz, jeden ciąg więc ten, więc jeden marker, który będzie powiedzmy ten bliżej mojego deplementu, mogę przejąć duchami. To chyba tyle. I do usłyszenia przy następnej okazji. Możliwe, że jutro przed grom w końcu pokażę Wam tą rozpiskę. E, trochę to, tak jak, dziwne to obie moje obiecywania, no nic, e, do usłyszenia.